Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Kurs euro, kurs dolar i bitcoin. Co się tam dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Zaczynamy. Euro kurs, dolar kurs i bitcoin. Co tam się dzieje? Drodzy Państwo, wczoraj wieczorem w polskim internecie pojawiły się przerażające informacje, sugestie i plotki o tym, że załamał się kurs polskiego złotego, że poszczególne pary związane ze złotem bardzo silnie wzrosły i było to pokłosie informacje, które były publikowane w serwisie Google. I tutaj widzimy na pierwszych dwóch slajdach te zrzuty z ekranu, które wywołały pewnego rodzaju panikę na samym otwarciu. Naprawdę te informacje rozprzestrzeniły się bardzo dynamicznie po polskiej sieci. Ja byłem też pod wrażeniem, z ilu źródeł dotarły do mnie informacje, czy to prawda, czy też nie. I oczywiście okazało się, że tego typu informacje są fejkowe, są nieprawdziwe i nie były potwierdzane m.in. przez serwis Bloomberg oraz oczywiście przez wiele różnych innych serwisów plus platform brokerów, którzy dostarczali bezpośrednio dane. Te wydarzenia są ciekawym spostrzeżeniem o tym, jak bardzo wyraźnie można wpłynąć na to, co się dzieje w postrzeganiu i percepcji siły albo słabości krajowej waluty i doprowadzić do negatywnych nastrojów. Jednak oczywiście od samego początku handlu na rynkach w styczniu tego roku, kiedy już rynki giełdy zaczęły funkcjonować, kurs złotego względem euro, kurs złotego względem amerykańskiego dolara w naturalny sposób wróciły do poziomów, które były wcześniej notowane, ponieważ te dane pokazywane przez serwis Google były fejkowe, były nieprawdziwe, a kurs poszczególnych par walutowych do amerykańskiej waluty czy też europejskiej konsolidowały się i przebiegały dokładnie na poziomach, które obserwowaliśmy pod koniec 2023 roku, więc nic specjalnego się tak naprawdę nie wydarzyło na rynku złotego. Nie było żadnego wydarzenia, które mogłoby doprowadzić do tak panicznego ruchu na poszczególnych parach związanych ze złotym. I wydarzenia, które miały miejsce faktycznie na rynku, tylko potwierdzają tą stabilizację, która była obserwowana tuż przed końcem 2023 roku. A co się dzieje na poszczególnych parach związanych ze złotem? To jak widzimy, przede wszystkim na dolar złotym jesteśmy w kluczowym, ważnym miejscu. Wsparcia rejonu 3,85, 3,89 to jest miejsce, gdzie przebiega potężna 13-letnia linia trendu wzrostowego i gdyby się okazało, że jest ona pokonywana równolegle z tym, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych, która także na indeksie WIG20 testuje swoje ważne poziomy oporu, byłby to jednoznaczny sygnał zachęcający do polskich aktywów, do polskiej giełdy, do polskich obligacji, do polskiego rynku nieruchomości oraz generalnie do inwestowania we wszystko, co jest denominowane w polskim złotym. Dlatego też początek 2024 roku będzie nam przynosił odpowiedź na pytanie, czy przebijamy te poziomy, czy też będziemy odbijać od tych poziomów. Jak wiecie, ja od wielu miesięcy lansuję tezę o agresywnym optymizmie, więc jestem nastawiony, że prędzej czy później te wsparcia zostaną pokonane. I jeszcze co jest istotne. Od kilku tygodni obserwuję przede wszystkim wykresy w ujęciu miesięcznym, ponieważ to właśnie one oddają najlepiej sytuację na rynku poszczególnych par walutowych, a nie wykresy intradayowe, które nam zaciemniają perspektywę. Naprawdę wydarzenia, które teraz będą miały miejsce, będą miały potencjał wygenerowania impulsu na cały 2024 rok, ponieważ gdyby doszło równolegle do mocnych ruchów na kursie walutowym, na polskim złotym, na giełdzie papierów wartościowych, to byłby to jednoznaczny sygnał, że również nastawienie na cały 2024 rok jest zgodny z tym, co się dzieje tutaj na poszczególnych parach walutowych. Jeszcze raz przypomnę, nastawiam się i jestem przekonany,
że ten rok będzie korzystny dla polskich aktywów, dlatego też spodziewam się, że złoty będzie się dalej umacniał, że będzie łamał potężne, ważne wsparcia, że giełda papierów wartościowych będzie rosnąć, przebijając swoje opory, a polskie obligacje także będą kupowane, będą dalej spadały rentowności w oczekiwaniu na to, że procesy dezinflacyjne będą postępowały szybciej niż zakłada konsensus rynkowy czy też projekcje Narodowego Banku Polskiego oraz że to otworzy nam perspektywę do dalszych obniżek stóp procentowych zgodnie z trendem, który już obowiązuje w narracji na całym świecie, bo przypominam, pierwszy kwartał tego roku to ma być moment, kiedy także pierwsza obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze dzisiaj o godzinie 9 poznamy super ważny odczyt, grudniowy wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu. Jeżeli się okaże, że jest on znowu lepszy niż zakładały prognozy, a najlepiej gdyby wskaźnik przekroczył poziom 50 punktów, to będzie to wyśmienite paliwo do dalszego kupowania ryzyka, zwłaszcza polskich akcji, ponieważ byłby to sygnał, że wychodzi nasz przemysł ze sfery recesji w sferę ożywienia, a to byłoby wielkie, fundamentalne, to byłoby to fantastyczne narzędzie do dyskontowania ożywienia gospodarczego i oczywiście do dyskontowania lepszych przyszłych wyników poszczególnych spółek na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też moim zdaniem warto w szczególności obserwować, jak bardzo rynek zachowa się po tych danych o wskaźnikach PMI. Jednak należy zwrócić uwagę, że dla poszczególnych krajów, które już wcześniej raportowały wskaźniki PMI za grudzień ze strefy euro, były one gorsze niż zakładały prognozy, dlatego też mediana prognoz jest ustanowiona niżej niż to miało miejsce w listopadzie, no ale zobaczymy, jaka jest odporność polskiej gospodarki na tego typu wydarzenia. No i teraz czas na kolejny temat, który został zawarty w tytule, czyli o Bitcoina, ponieważ od samego początku nowego roku podczas wczorajszej sesji znowu Bitcoin zaczął dynamicznie rosnąć, a miało to związek z nadziejami na to, że ostatecznie uda się utworzyć ETF na Bitcoina, na tą najbardziej popularną kryptowalutę i równolegle, że zjawiska związane z halvingiem także doprowadzą do optymizmu na rynkach finansowych, wzrostu popytu na ryzyko i Bitcoin ma być tego największym beneficjentem, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Przypominam, Bitcoin bardzo lubi obniżanie stóp procentowych, a jako, że to zjawisko wystąpi także w tym roku, dlatego też już rynki dyskontują to od wielu miesięcy, stąd też takie dynamiczne wzrosty kryptowaluty. A jeżeli podczas dzisiejszej sesji uda się utrzymać nad maksimami, które były ustanowione w grudniu, to otworzy się cały czas jeszcze bardziej będzie prawdopodobny scenariusz zakładający ruch w kierunku 48,5 tysiąca dolarów, gdzie mamy następny poziom oporu, czyli Fibonacciego, 38% całej fali osłabienia Bitcoina sprzed 2 lat. Dlatego też ten poziom 48,5 tysiąca dolarów może być wkrótce niezwykle istotny, jeżeli chodzi o perspektywy, nawet te w ujęciu krótkoterminowym na tej bardziej popularnej kryptowalucie. I moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. No i teraz będziemy patrzeć, jak zachowają się rynki akcyjne na początku nowego roku. One są bardzo silnie skorelowane z potencjalnymi zachowaniami stóp procentowych, więc jeżeli będziemy obserwować dalsze spadki rentowności, to i giełdy papierów wartościowych będą rosnąć. Największym zagrożeniem na samym początku roku na indeksach giełdowych są potencjalne wzrosty rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli zobaczymy, będziemy porównywać Stany Zjednoczone do świata, to widzimy, że Amerykanie pokazują na naprawdę relatywną, mocną siłę swojego rynku akcyjnego. Jest to najmocniejszy poziom wyceny od 18 lat. Tak inwestorzy względem świata dyskontują te wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Jednak od ostatnich kilku tygodni bardzo silnie rosną małe spółki na giełdzie na Wall Street i to jest dobra wiadomość, ponieważ hossa rozszerza się i to już nie tylko te największe spółki rosną, ale już szeroki rynek.
A jeżeli zobaczymy, jak te małe spółki są zdyskontowane względem spółek technologicznych, to widzimy, że spółki małe są bardzo niedowartościowane i bardzo dużo jeszcze brakuje do tego, żeby osiągnąć nawet średnią wieloletnią. Dlatego jest ogromny potencjał ku temu, żeby to właśnie szeroki rynek nadganiał Hossę w Stanach Zjednoczonych, a to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość także dla całego świata. I początek nowego roku będzie także szczególnie ważny dla amerykańskiego dolara, który testuje potężne opory na eurodolarze oraz na dolar indeksie. I w ujęciu krótkoterminowym widzimy właśnie, że amerykański dolar się umacnia. Jeżeli uda się utrzymać nad poziomem 1,10, to w takiej perspektywie cały czas dalsze wzrosty będą scenariuszem bazowym. Dlatego też psychologiczny poziom jest tutaj niezwykle istotny. I będziemy patrzeć także na zachowanie amerykańskich rentowności. Rynek pracy w tym tygodniu jest najistotniejszy i na tych danych będziemy się koncentrować. Dlatego też zobaczymy, jaki jest duży wpływ tych danych, plus faktu, że rozpoczynamy nowy rok. Te wszystkie informacje powinny nam dać dużą zmienność i brak oczekiwania na to, że to właśnie tylko te dane z rynku pracy będą w stanie wywołać większą aktywność na rynkach finansowych. Rynek boi się tego, że podwójny deficyt, deficyt handlowy, deficyt na rachunku bieżącym oraz deficyt budżetowy będzie czynnikiem, który doprowadzi do osłabienia amerykańskiego dolara. Jak widzimy tutaj, no naprawdę te czynniki związane z deficytami powodują presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Jesteśmy na zupełnie innych poziomach, słabszych i gorszych dla amerykańskiego dolara niż to miało miejsce 20 lat temu, kiedy ostatni raz eurodolar wizytował parytet. Dlatego też moim zdaniem te czynniki są głównymi, które powodują, że teraz amerykański dolar może tracić na wartości w perspektywie następnych miesięcy. I na rynku walutowym obserwujemy także wydarzenia związane z jenem, gdzie ostatnie trzęsienie ziemi powoduje, że mamy do czynienia z osłabieniem jena japońskiego, ale na chwilę obecną nie ma aż tak dużych zmian, które mogłyby zaburzyć te scenariusze, które w ostatnim czasie były pisane dla japońskiej waluty. A amerykański dolar plus rentowności oznaczają także, że rynek patrzy na zachowanie złota, a początek nowego roku daje nam także kolejną falę wzrostów z dużą szansą na to, że trwale usadowimy się nad wcześniej pokonanymi maksimami wszechczasów i dlatego też perspektywy prowzrostowe są tutaj szczególnie bardzo atrakcyjne. Jeżeli myślimy o tym, że indeksy giełdowe mogą mocno reagować na te wydarzenia, patrzmy równolegle na zachowanie ceny miedzi, ponieważ jeżeli cena miedzi będzie pokonywała także swoje opory w rejonie 8650, otworzą się perspektywy i zmniejszy się ryzyko inwestowania na rynku akcyjnym, więc cena miedzi moim zdaniem także jest tutaj szczególnie istotna do obserwacji. I widzimy także, że zagrożeniem dla rynku surowcowego są wydarzenia na Morzu Czerwonym, gdzie to, co się tam dzieje, wpływa na zachowanie ceny ropy naftowej, ale na razie skala wzrostu ceny ropy naftowej nie jest jakaś taka duża, która mogłaby zaburzyć także to, co się dzieje na wykresach. Więc moim zdaniem perspektywy na rzecz dalszych spadków są cały czas scenariuszami bazowymi i będzie tak do czasu utrzymania poniżej poziomu 75 dolarów. Także przed nami ciekawy początek nowego roku. Duża zmienność jest praktycznie gwarantowana, więc bądźmy bardzo, bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce będzie tutaj działo. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków i widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!